O, już się zaczynają prezenty, dziękuję. Ojej. Chciałbym mi zadać pytanie, czy uważam się za kobietę. Tak, uważam się za kobietę ze względu na to, że kobieta nie jest tylko i wyłącznie z wyglądu i z tego, że urodziła się kobietą, jest kobieta. Kobieta jest wtedy, jak ma silny, twardy charakter i pokonuje prawdziwą siebie. Oczy mają być tylko podkreślone, a nie zrobione, żeby wyglądać jak papuga. Jak myślicie, ładnie wygląda? Ładnie to wygląda? Troszeczkę ciemniej to zrobię, ale coś w tym stylu będę. O. Mam muszę lecić na żywo, uważaj. Tak, to są moi rodzice. Jezu, co tu się dzieje? Zaraz to posprzątam. To jest kraje, to Jezu, Maciek, ja naprawdę ja nie to robię. Kochani, naprawdę. Dziękuję. Naprawdę wam dziękuję wszystkim. Jezu, 160 tysięcy polubień, o Jezu. 95 i 7 FM. Proszę, bym aż tyle polubień miała za jednego live'a. To jest naprawdę coś naprawdę wspaniałego, dziękuję. Naprawdę dziękuję, nie, nie udaję, pomagałem, że to same mi łzy płyną. Naprawdę dziękuję, dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję, to jest coś naprawdę fajnego, wspaniałego, że tyle polubień leci. Albo w maju, albo w sierpniu, albo we wrześniu będzie ten zjazd TikTokerów, chciałabym się tam dostać. Z każdym live'em, jeżeli będę zbierać tyle polubień, to się tam dostanę. Jezu, spotkać się z wami to będzie moje spełnienie marzeń. W końcu starać z tymi wszystkimi TikTokerami, Radikosem, Serafiną, z Lasutiną, ze wszystkimi. I mogę tu powiedzieć, tak, zasłużyłam na to, Jezu. To będzie coś niesamowitego, naprawdę, uwierzcie, to będzie coś wspaniałego.